jest dziura, czyli tak jakby było zaproszenie. No i zaczynają się śmieci. No, witam Was serdecznie. Dzisiaj jestem w miejscowości Miłków. I taki mam urbeksiku. Można powiedzieć, że to jest must have dla tych wszystkich, którzy zaczynają przygodę z urbeksem, bo jesteśmy w osławionych okrąglakach. Kompleks powstał na przełomie lat 60. i 70. Stanowią cztery właśnie takie okrąglaki. Połączone są takimi korytarzami, właśnie którymi idę. Można było się nimi, można było przechodzić między nimi w klapeczkach. Jak padało, klapeczki i z okrąglaka do okrąglaka. Pan Stasiu odwiedzał panią Krysię i było fajnie. No i dobra, jestem na ostatnim, trzecim chyba piętrze, trzecim piętrze. Tam jak widzicie jest dach, na dach nie będę wchodził, gdyż za chwilę odpalę drona. Tutaj mam pokoje. Każdy z pokoi miał swoją toaletę. Co było chyba fajnym rozwiązaniem w tamtych czasach. Zobaczcie, można sobie było wejść na taki balkonik i wdychać. Wyglądało tak naprawdę w rzeczywistości w czasach PRL-u, ale mogły tu być niezłe balety. Idę teraz do kolejnego budynku. Może będzie w lepszym stanie, ale chyba wątpię. I tak jestem w kolejnym budynku. No, zobaczcie. Jeszcze łazeria na ścianach. Ten jest trochę niższy, bo ma tylko dwa piętra. Ale naprawdę, no, kiedyś musiało to być, zobaczcie. Odlotowo. Ślady do łazerii. Tutaj mamy taki chyba większy pokój, można powiedzieć apartament, ale oczywiście z balkonikiem i widok na las. Patio. No i tak, drodzy Państwo, czas na polatanie dronem.
tak, słyszycie, jak zrobiło się głośno, chyba przyjechała jakaś wycieczka, więc chyba trzeba uciekać z tego miejsca. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję. Do zobaczenia. Cześć.